Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Master 2D i to jest trzeci odcinek gier z giełdy, które zdobyłem. No dzisiaj zdobyłem trzy gry, a nie jakie dzisiaj, to już dawno zdobyłem, jakoś na początku roku szkolnego zdobyłem te gry na giełdzie. No ale teraz je dopiero pokazuję, bo mi się oczywiście nie chciało nagrywać. Dobra, zdobyłem dwie gry na Xboxa 360 i jedną na Game Boy Advance. I zaczynamy od pierwszej, to odsuniemy. Pierwsza jest Duke Nukem Forever. Gra nie jest taka dobra, ale musiałem ją mieć w kolekcji, bo lubię tą serię. No, tak wygląda tył. Grę za 30 zł kupiłem, a tak to na Allegro chodzi różnie tam. Ale mniej więcej w takiej cenie jak ta tutaj płytka. Instrukcję pokażę. Jedną ręką się to trudno obsługuje. Sterowanie, najważniejsze rzeczy. Jeszcze tu pokażę, może dwie dupery obok Duke'a siedzą. Dobra, lecimy z kolejną grą. Ta giełda, wtedy co byłem i kupowałem te gry, to jakieś średnio udana była. Tak naprawdę zapomniałem w poprzednim odcinku pokazać Wam jednej z gry na PS2, którą jeszcze kupiłem, ale pokażę ją w następnym, więc trochę to pokręcone. Dobra, następną grą jest Quake 4. Lubię też bardzo serię Quake, więc musiałem kupić. Wszystkie już te gry dawno przeszedłem. Polecam, najbardziej stąd Quake'a 4 polecam, mimo że jest cholernie podobna Duma 3 miejscami w grze. No, płytka. To jakiś bonus disk, nie wiem co w tym jest, nawet nie włączałem tego, może dzisiaj sobie włączę. Zobaczę co tam jest. No, to jakieś ty, no sterowanie. Broń, jak, no. Jedną tylko pokazali tutaj rzeczy, które co robią. Coś tylko pisze, jakieś rzeczy nieważne. Dobra, to jakiś Activision, nie wiem co to jest. Dobra. To będzie krótki filmik z giełdy, bo mało co tu pokazywać. No jeszcze Pac-Man World na Game Boy Advance. Aha, Quake 4 kupiłem za 40 zł, a Pac-Man World już nie pamiętam za ile, ale bodajże za... za jakieś... 25 jakoś tak bodajże, oryginał europejski. Tam z tyłu, pod spodem oczywiście nie będzie widać tego napisu, bo nie umiem tego pokazać. Znaczy uchwycić na kamerze, trudno to jest bardzo. Dobra, nie umiem pokazać. Dobra. No i to tyle. Pac-Man na Game Boy Advance. Dwie gierki. No to do kolejnych filmików. Na razie.